Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat najniższej kategorii wagowej, jeżeli chodzi o drony, a mianowicie kategorię do 250 gramów. Jak to się dzieje, że właśnie te drony są jednymi z najpopularniejszych wśród użytkowników? Wiele osób od nich zaczyna. Co musimy zrobić, żeby spełnić wymogi prawne, żeby legalnie latać w Europie, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej? Dlaczego wielu producentów w ogóle dąży do tego, żeby zejść poniżej 250 gramów? Co my musimy Zrobić, jakie obowiązki spełnić, czy takim dronem można też zarabiać, bo niektóre z nich mają naprawdę bardzo wysokiej jakości kamery i fantastycznie latają. O tym wszystkim powiemy w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, my w Polsce mamy przepisy unijne i one już obowiązują prawie 2 lata, także dość długo. I te przepisy, które wprowadzono prawie dwa lata temu, one mówią sporo na temat certyfikatów. W tej chwili jedynym dronem, jedynym modelem, który będzie miał, czy otrzymuje certyfikat jest Mavic 3, czyli cięższy dron, prawie 900 gramów. Natomiast jeżeli chodzi o drony małe, do 250 gramów, certyfikaty nie są kluczowe, nie są... Praktycznie istotne, ze względu na to, że okres przejściowy i okres docelowy wiąże się z tymi samymi przepisami. Więc co musimy zrobić? Wejść na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zarejestrować się tam jako operator i też jako pilot, następnie oznaczyć tego drona numerem operatora, czyli naszym numerem, przykleić taką naklejkę. Ja mam ją akurat tutaj. Gdzieś z boku. A można to zrobić z boku, można to zrobić na ramieniu. Istotną sprawą jest zapoznanie się z instrukcją obsługi i można, nie ma takiego wymogu, ale można też zrobić sobie bezpłatne uprawnienia, na loty w kategorii czy podkategorii A1 i A3 w ramach kategorii otwartej. To, co jest też kapitalne, takim dronem można zarabiać, bez licencji, bez ograniczeń, możesz wykonywać zlecenia i to jest fantastyczne. Jak mówiłem wcześniej, na terenie Polski obowiązują przepisy unijne. Te przepisy już mamy prawie dwa lata. I tutaj, jeżeli chodzi o ten najmniejszy przedział wagowy do 250 gramów, latamy w ramach kategorii otwartej w podkategorii A1. W jaki sposób latamy do wysokości 120 metrów, czyli nie wyżej niż 120 metrów? Przestrzegamy stref geograficznych. Trzeba uważać, bo mamy na przykład strefy związane z aresztami śledczymi, ze strategicznymi terenami dla bezpieczeństwa, na przykład jednostki wojskowe, ale też lotniska. Czy lądowiska dla helikopterów. I to wszystko znajdziesz w aplikacji Drone Radar, która jest darmowa i tam też mamy obowiązek tak zwanego check-in. Nawet jak wykonujesz krótki lot, warto zrobić check-in, czyli zgłosić taki lot. Ale są to zalecenia y, Urzędu Lotnictwa Cywilnego i powinniśmy się stosować. Szczególnie jak latasz w miejscach turystycznych, gdzie może być więcej osób, które latają. Wtedy widzisz dokładnie, ile. Ilu masz pilotów w okolicy, to też e, służy bezpieczeństwu. Też, jeżeli mamy przeloty niskie, na przykład lotniczego pogotowia ratunkowego, wiadomo, że e, oni mogą widzieć takie rzeczy, i dostajesz wtedy komu komunikat: ląduj e, teraz. Nie? Tak się, takie rzeczy się zdarzają od czasu do czasu. To, co jest istotne, też, żeby latać w zasięgu wzroku, czyli nie latamy daleko, no chyba, że zależy ci, wtedy robisz sobie inne uprawnienia, ale e, zwykle w Polsce latamy w zasięgu wzroku takim maluchem do wysokości 120 metrów. Wiadomo, że mamy też tereny pofałdowane, wtedy do najbliższego punktu. Nie jest to miejsce nad poziomem startu, tylko do najwyższego, najbliższego punktu. Na powierzchni Ziemi. W ten sposób jest to kwalifikowane. Też, jeżeli są wyższe obiekty, za zgodą właściciela można przelatywać nad nimi, ale w określonej wysokości, więc to są takie istotne sprawy. To, o czym mówiłem jeszcze, że można zarabiać takim dronem bez licencji, bez dodatkowych przepisów. Wcześniej trzeba było mieć świadectwo kwalifikacji. W tej chwili nie jest to potrzebne. No, i teraz masz taką sytuację, kupiłeś sobie drona na raty w RTV czy w Media i nie wiesz za bardzo, co zrobić, czy możesz legalnie latać, czy nie. Więc wiadomo to, co powiedziałem wcześniej. Aplikacja Dron Radar pomoże Ci w tym i trzeba ją ściągnąć w pierwszej kolejności. Ale na pewno przede wszystkim należy przeczytać instrukcję obsługi. Jeżeli nie będziesz miał, czy nie, miała, nie będziesz miała w pakiecie z dronem, to ja taki link. W opisie umieszczę do instrukcji obsługi z danego drona, czy to będzie Mini 2, czy Mini 3, czy Mini 3 Pro, a tych najpopularniejszych to jest ta sprawa. Następnie wchodzimy na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego i tam rejestrujemy się jako operator. Operator to jest tak trochę jak, nie wiem, przedsiębiorstwo komunikacyjne, które ma więcej autobusów, bo ty możesz mieć więcej dronów, nie tylko jednego, a więc operator to jest właściciel drona de facto. I ten numer, który uzyskasz po rejestracji, przyklejasz sobie, umieszczasz na dronie. Najlepiej sobie wydrukować małe literki, skleić taśmą klejącą z obu stron i przykleić na przykład kropelką, wtedy się to dobrze trzyma, nie jest narażone na wilgoć i dzięki temu masz już te podstawy legalne do tego, żeby zacząć swoją przygodę podniebną. Słuchajcie, przepisy są tak skonstruowane dosyć ciekawie, że jeżeli dron posiada urządzenie do rejestracji, czyli kamerę, to wtedy my jako operator jesteśmy zobowiązani do tego, żeby się zarejestrować. Gdyby nie posiadał kamery, to jest traktowany wtedy jak zabawka. Dziwna sprawa, ale tak jest. I te drony już mają tak dobrą jakość, czy to gotowce z DJI, czy Otela, czy z podobnych firm, czy też składane. Z rozebranym GoPro Hero, na przykład 11, że wykorzystywane są spokojnie do reklam, na przykład na social media i można jak najbardziej nimi zarabiać. Jeżeli chodzi o przepisy, ważną kwestią jest przelatywanie nad ludźmi. Można przelatywać sporadycznie nad przypadkowymi ludźmi, pojedyncze osoby, ale trzeba unikać jednej rzeczy, a mianowicie, żeby latać nad skupiskami ludzi, które nie mogą uciec. W tej kategorii otwartej nie powinny powinniśmy tego robić i zwracaj uwagę na to, że jeżeli jesteś na koncercie trzeba mieć po prostu inne przepisy, trochę lepsze papiery na to. Tam wszędzie, gdzie ludzie są skupiska ludzi nie latamy nad nimi, ale też trzeba szanować ludzi, ich prywatność, to żeby nie, nie wisieć nim nad głową, bo to przeszkadza. Jeżeli chodzi o dyskrecję i takie sprawy, pamiętaj, że oprócz przepisów lotniczych mogą cię jeszcze ludzie oskarżyć o naruszenie prywatności, więc nie latamy nad domami, nie widzimy. Nad oknami, czy przy oknach, ludziom, bo to już inne, też kodeksy obowiązują, inne przepisy, nie tylko prawa lotniczego, bądź tego, świadomym i o, to, o, o tym trzeba pamiętać, że szanujemy prywatność ludzi przede wszystkim, natomiast te drony są na tyle ciche, że nie słychać ich, szczególnie ten mini, trójka z 30 metrów spokojnie, więc też planując sobie sesję, tak się ustaw, żebyś nie przeszkadzał w danej na przykład ceremonii otwarcia, jakiejś imprezy i tak Słuchajcie, tu jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, a mianowicie, jeżeli wykonujesz e, ujęcia i loty w takich miejscach, gdzie jest więcej osób, to warto z tymi ludźmi rozmawiać, pokazać się, uśmiechnąć, pogadać, co chce zrobić. Czasami, jeżeli jesteś blisko ludzi, nagrywasz na przykład teledysk lub jesteś na planie właśnie jakiegoś wydarzenia dla social mediów, e, czy to jest impreza nawet sportowa, powiedzmy jakiś bieg, to warto zastosować osłony. Nie zawsze mamy oryginalne osłony do urządzeń, ale można dokupić też akcesoria na Aliexpressie. Albo zastosować drona, który ma takie osłony, na przykład Mavic Air i podobne modele. Nie wszystkie mają, prawda? Ale w każdym razie chodzi o to, że jeżeli latasz w bezpośrednim kontakcie przy ludziach, na przykład nisko, to ja najczęściej stosuję drony, które już mają osłony, albo dokupuję sobie. To samo dotyczy wnętrz pomieszczeń. Tu już przechodzimy trochę na inny temat, ale jeżeli latasz na, we wnętrzach, to doświetl sobie pomieszczenie, żeby przynajmniej było jasno, jak najjaśniej, bo może nie być sygnału satelitarnego dostępnego. No i też użyj osłonek, bo jeżeli dron zacznie ci dryfować, jeżeli nie ma pozycjonowania, to wtedy faktycznie może się oprzeć o ścianę. I jak ma osłony, to jesteś w stanie w miarę te konsekwencje złagodzić. A jeżeli nie ma osłony na śmigła, to niestety jest bezpośredni kontakt ze ścianą i dron się no, spadnie, prawda? Zaliczy tak zwanego kreta, czyli kolizję. Jeszcze krótko, jeżeli chodzi o FPV, zwykle stosuje się rozebrane kamery przy takich maluchach. Można latać do 50 metrów wysokości, do 500 metrów odległości w obecności spotera. Zwykle tak to wygląda i tak to rozwiązujemy. Wiadomo, że jeżeli masz tematy, bo są przeróżne tematy i zlecenia, wtedy po pierwsze trzeba ustalić z ludźmi, bo może to być na przykład na terenie zakładu albo zamkniętej hali. Wtedy też przepisy są zupełnie inne, bo to nie jest teren otwarty, nie latasz nad gołym niebem, pod gołym niebem. Natomiast ważne jest to, żeby mieć takie, taki ogólny pogląd na bezpieczeństwo, umieć ocenić ryzyko, oszacować, co się może wydarzyć, i zawczasu zapobiec, i też rozmawiać z ludźmi, prawda? Żeby, byli nie żeby nie byli zaskoczeni właśnie obecnością drona. I to jest bardzo istotne. I to, co chciałem powiedzieć, fajnie jest też wybierać takie maszyny, które są ciche. Tak jak Mini 3, cała seria jest bardzo cicha i dyskretna, tak właśnie te małe łupy typu Synology, malutkie. A czy Pawo, czy podobne drony O25 czy 30, 30 już też się zmieści z trójką z Air Unitem o 3 tej kategorii wagowej, ale CineLog25 i Pawo25 spokojnie też się zmieszczą i z parę też modeli budowanych e, daje radę. Trzeba też pamiętać o tym, że w FPV można e, latać poprzez kluby czy stowarzyszenia modelarskie lub też e, na kategorii szczególnej i wtedy te przepisy są troszeczkę odrębne i można latać cięższymi maszynami bliżej ludzi, ale tutaj wszystko opiera się, jeżeli chodzi o nowe przepisy, o analizę ryzyka, o ryzyka. I jeżeli latamy blisko, to najlepiej jest stosować maszyny, które są lekkie. I ja tak zwykle robię. Cięższymi maszynami latam w plenerze, tam gdzie mogę poszaleć, tam gdzie mogę rozwinąć większe prędkości, na przykład nad e, mokrymi miejscami czy nad wodą, bo wtedy mam świadomość, że nikogo nie uszkodzę, bo tam nie ma ludzi. Natomiast jeżeli e, już latam w ruchu miejskim blisko, czy na imprezach e, przeróżnych, to latam wtedy jak najmniejszymi maszynami, jak najlżejszymi. Wiadomo, że to jest dodatkowy wysiłek, bo trzeba powiadomić kogoś, porozmawiać, że będę latał blisko tych osób. Czasami mi pozwują i to jest też fantastyczne. Na przykład sportowcy albo przebrani ludzie podczas rekonstrukcji i też nie boją się tych dronów, bo im pokazuję, jak to wygląda. Mówię tylko, żeby uważali na przykład na włosy i żeby nie chwytali drona tak, bo palce mogą sobie poranić. Więc to są takie dwie rzeczy. I też oczywiście jak dzieciaki nagrywam, rozmawiam z nimi wcześniej, żeby nie sprawić im jakiegoś tutaj niebezpieczeństwa wielkiego i zagrożenia dla nich, ale żeby miały tego Frajdę i kupa zabawy. Słuchajcie, jeszcze parę kwestii praktycznych, o których nie wspomniałem. Ubezpieczenie OC warto jak najbardziej, dlatego że nie, nie chodzi nawet o przepisy, chodzi o spokój i o to, żeby e, jeżeli coś się stanie, bo wydaje nam się, że nic nam się nie stanie, ten dron jest za mały. On waży tyle jeszcze jak wyciągniemy akumulator, jak opakowanie po jogurcie, niby, tak się wydaje, ale jeżeli wlecisz w coś drugiego, na przykład nie wiem, ekipa filmowa nagrywa reklamę. A czy serial telewizyjny na Netflixa, i tam chłopaki używają dronów, które kosztują po 100 tysięcy złotych, latają z kamerami typu Alexa Mini albo Red Komodo. To wszystko naprawdę dużo kosztuje. Alta z dobrą kamerą potrafi kosztować 200 tysięcy, więc takim maluchem możesz wlecieć w coś drogiego, czy to jest też samochód, czy też przestraszyć kogoś. Na przykład za kierownicą, jeżeli walniesz w szybę samochodu i spowodujesz wypadek, więc OC jest wskazane, szczególnie jak latasz w takich miejscach, które są mocno zatłoczone. W miejskich obszarach, tak. Jeżeli latasz poza miastem, no to wiadomo, że zdrowy zasądek też nakazuje, żeby mieć OC, bo możesz komuś uderzyć, nie wiem, w, w szybę domu dla najbliższego, ale e, to jest do rozważenia. Ja bym powiedział, że warto mieć OC, bo e, ubezpieczenie zawsze jest potrzebne, szczególnie no, przy obiektach latających. To jest zupełnie co innego. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie samego drona, DJI Care Refresh, ja ubezpieczam. Teraz e, ten dron ma ubezpieczenie, to jest 3 Pro, a teraz kupuję nowy, nowy model Mini 3, który będę miał w połowie stycznia. W zależności kiedy oglądasz ten materiał, to już ten termin minął, lub jeszcze nie. Ale w każdym razie zamówiłem sobie za 50 euro takie ubezpieczenie, 50 parę euro, i mam święty spokój na cały rok. Mam dwie wymiany, cokolwiek by się działo: czy wpadnie mi do wody, czy podobne rzeczy, to właśnie mam możliwość wymiany na w pełni sprawny model. Więc to ubezpieczenie. Niezwykle skorzystam z niego. Ostatnio wymieniałem awatę w ramach DJIK Refresh. Jestem bardzo zadowolony. Przez przypadek wpadła mi do wody, a zahaczyłem o drzewko, przetoczyła się i wpadła do strumienia. I wydają się takie rzeczy niemożliwe, one nas nie dotyczą, ale nawet reklamówka ci wpadnie w śmigła, albo liść, albo gałąź spadnie z drzewa, czy ptak, gołąb ci uderzy i dron jest rozbity. Parę tysięcy złotych warto ubezpieczyć. Też, jeżeli mamy powiązane konto, trzeba pamiętać, żeby powiązać sobie konto właśnie z danym kontrolerem, z danym dronem, z numerami seryjnymi, jest to do zrobienia i aplikacja o tym przypomina. To mamy DJI Flyaway Coverage, czyli gdyby dron nam odleciał. Na przykład jest za słaby akumulator, nie doleci nam, nie wróci z nad morza pod. Z powierzchni morza pod wiatr, wtedy e, też masz prawo do zakupu, powiedzmy, taniej, prawda? Czyli nie, nie wydajesz 2-3-4 tysiące, tylko za 1000, za 800, tysiąc tego rzędu kwota i dostajesz od DJI Drona a, w takiej niskiej kwocie w ramach ubezpieczenia DJI Care Refresh i tej usługi a, Flyaway a, Coverage. Czyli a, to jest. To jest chyba tyle, co chciałem powiedzieć. To jest mniej więcej tyle, co chciałem powiedzieć. Jeszcze jeżeli chodzi o wycieczki zagraniczne, trzeba zapoznać się z przepisami. Są strony, które dobrze pokazują to. Do Egiptu nie ma co brać, chyba że masz produkcję duż, wielkobudżetową. Wtedy można lokalesów wynająć za całkiem sporą kasę, którzy mają uprawnienia, ale uprawnienia w Egipcie to jest parę lat. W wielu krajach nie można latać, ale w wielu krajach da się latać. Na przykład takimi maluchami w Turcji można spokojnie sobie polatać. I też w wielu krajach właśnie te przepisy są bardzo łagodne, jeżeli chodzi o maszynki, które ważą poniżej 250 gramów. To jest tyle. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, zachęcam Cię bardzo serdecznie. Mam fantastyczne opracowanie krok po kroku, darmowe, które wprowadzi Cię w świat dronów, pokaże Ci, który model wybrać, jak sw swoją wizję i ścieżkę rozwoju obrać, żeby dron nie wylądował po dwóch miesiącach w szufladzie, jak wykonać te następne kroki i się rozwijać. Oczywiście mam też warsztaty y, premium produktowe dotyczące poszczególnych modeli. Tam pokazuję, jak od pudełka od rozpakowania poprzez poszczególne kroki ćwiczenia, konfiguracje, a ustawienia a i studium przypadku uzyskać kapitalne efekty, efekty nawet takimi maluchami jak ten. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!